Uwielbiasz wakacje, USA, lato, podróże? Jeśli tak, to ta książka na pewno jest dla Ciebie. Cześć wszystkim, jestem Magda i dzisiaj trochę o idealnej książce na wakacje, którą musicie przeczytać w wakacje, jeszcze te wakacje. A jeśli nie w sierpniu, to przynajmniej na początku września, czyli aż po horyzont Morgan Matson. Ojciec Amy zginął w wypadku, dlatego matka dziewczyny przeprowadza się tak naprawdę na drugi koniec USA. Po zakończeniu roku szkolnego Amy ma odbyć czterodniową podróż tak naprawdę przez cały kraj. Dołącza do niej Roger, czyli syn znajomych rodziców. To właśnie dzięki niemu zaplanowana co do minuty podróż zmienia się w niesamowitą wyprawę, podczas której bohaterowie dowiedzą się kilku rzeczy o sobie, ale również odkryją niesamowite miejsca. Przyznaję, jakoś nie mogłam zabrać się do czytania tej książki, bo myślałam, że to będzie zwykły, nudny opis miejsc w Stanach Zjednoczonych. Jednak bardzo się myliłam, bo kiedy zabrałam się za czytanie tej książki, to po prostu w ogóle nie mogłam się od niej oderwać. Przede wszystkim klimat tej książki jest niesamowity i sprawia, że ta książka jest po prostu o wiele ciekawsza. Na kartach tej powieści możemy znaleźć różne playlisty, pocztówki, paragony, mapy oraz notatki z miejsc, które odwiedzili bohaterowie. To właśnie dzięki nim można poczuć klimat całej podróży i samemu tak naprawdę zapragnąć wybrać się na taką wyprawę. Przez całą książkę zastanawiałam się, czy autorka wyruszyła na taką wycieczkę i po prostu spisała swoje przeżycia, ponieważ niemożliwe byłoby uwzględnienie takich szczegółów, gdyby tego nie zrobiła. Pod koniec znajduje się notatka od autorki, w której opisuje, że rzeczywiście wyruszyła na podobną wyprawę, i znajdują się również kilka jej zdjęć, dzięki czemu tak naprawdę można o wiele bardziej poczuć klimat tej całej podróży, a przede wszystkim cała ta książka staje się bardziej rzeczywista. Każdy z bohaterów przeżył swoje w przeszłości. Amy straciła ojca i sama tak naprawdę obwinia się za ten wypadek, natomiast Roger ma złamane serce. Jego dziewczyna tak naprawdę rzuciła go z dnia na dzień i przestaje odbierać od niego telefon. Autorka jednak nas zaskakuje i od początku nie ma całej chemii między bohaterami. Amy i Roger na początku nie mogą się dogadać, podróżują w niezręcznej ciszy i tak naprawdę nie są w stanie się do siebie odzywać. I dopiero tak naprawdę z czasem się to wszystko zmienia, dzięki czemu tak naprawdę ten wątek miłosny nie jest pierwszoplanowy. Owszem, pojawia się tutaj wątek miłosny, ale dopiero pod koniec książki, a cała tak naprawdę książka skupia się na tych niesamowitych miejscach w Stanach Zjednoczonych. Bardzo łatwo było mi się zżyć z bohaterami. Dlaczego? Bo podobnie jak Amy, strasznie boję się prowadzić samochodu. Na palcach jednej ręki jestem w stanie policzyć, ile razy prowadziłam samochód. Owszem, zdałam praktyczny i teoretyczny egzamin za pierwszym razem, ale ja po prostu jestem strasznie zdenerwowana, jeśli mam wsiąść do auta, bo się boję, co pomyślą o mnie dookoła wszyscy i że oni będą zdenerwowani, jak ja prowadzę i to będzie mnie jeszcze bardziej denerwować. To wszystko wina tego głupiego egzaminatora, który mnie egzaminował, bo był zły, wredny i w ogóle mruczał pod nosem, nie mogłam nic zrozumieć i to było takie, nie stresuj mnie jeszcze bardziej. Dlatego było mi naprawdę łatwo zżyć się z bohaterką, bo ona również boi się wsiąść do auta. W sensie może nie wsiąść do auta, tylko wsiąść za kierownicę. Każde z miejsc opisane przez autorkę jest po prostu niesamowite. Jest opisane w taki sposób, że sama zapragnęłam wyruszyć na taką wyprawę i to jest moje marzenie, żeby wyruszyć w podobną wyprawę przez całe Stany Zjednoczone, bo to po prostu, co tutaj otrzymujemy, te niesamowite opisy, zdjęcia, mapy, paragony, to jest wszystko wow i samemu chce się wyruszyć na taką wyprawę. Nie jest to książka z pędzącą akcją, tak naprawdę cała akcja wlecze się, wolno, ale to jest duży plus tej książki, bo nie mamy tutaj zwrotów akcji, nie mamy pędzącej samej akcji, bo to jest taka książka z takim wolnym klimatem, z takim lekkim, letnim klimatem i to jest plus tej książki. Bo właśnie ten spokój w tej książce pozwala nam się całkowicie oderwać od rzeczywistości i samemu przenieść się tak naprawdę w te niesamowite miejsca. Aż po horyzont to idealna książka na wakacje. Klimat, te podróże. Jeśli nigdzie nie wyjeżdżaliście albo nigdzie nie wyjedziecie w wakacje, to chociaż przeczytajcie tę książkę, bo będziecie mieć wrażenie, jakbyście sami wyjechali w taką podróż. I jeśli nie przeczytacie jej w sierpniu, to chociaż mam nadzieję, że we wrześniu, bo myślę, że wrzesień, ta wiecie, ta złota polska jesień, to jest właśnie też taki idealny moment na czytanie takiej książki. Początek szkoły, to wy się możecie oderwać całkowicie i przenieść się właśnie do USA, do tych niesamowitych miejsc. Przynajmniej początek szkoły dla was, bo ja zaczynam w październiku. Podsumowując, osobom, które uwielbiają podróżować, poznawać obce kraje, czy są po prostu zafascynowane Stanami Zjednoczonymi lub planują się tam wybrać, to naprawdę polecam tę książkę, bo ona jest po prostu niesamowita. Co mogę powiedzieć?
że jest niesamowita i nie zwracajcie uwagi na to, że jest taka gruba, bo to się czyta tak naprawdę migusiem. Przez to się leci, tak naprawdę jesteście w stanie przeczytać to w ciągu jednego dnia. To by było na tyle, mam nadzieję, że film wam się podobał, koniecznie dajcie łapkę w górę, jeśli film wam się podobał i koniecznie napiszcie w komentarzach na dole, czy sięgniecie po tę książkę jeszcze w tym roku, czy może jednak zostawicie ją sobie na następny rok, na następne wakacje i nie przyjmuję do wiadomości tego, że nie przeczytacie tej książki, bo naprawdę warto ją przeczytać. Pamiętajcie, by subskrybować, to jest ten czerwony przycisk na dole i klikać dzwoneczek, to też jest ważne. I oczywiście wszystkie linki do moich social media macie w opisie na dole. Tam też zerkajcie, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!